Dzień dobry, witam Was serdecznie, Mateusz Żukowski, ekspert branży ubezpieczeń. Kochani, to, że nasz świat dzisiaj galopuje w kierunku strefy online, wszystko możemy załatwić w internecie za pomocą komputera, telefonu, smartfona i różnego rodzaju aplikacji, to jest pewnik. Nie ma co z tym walczyć, nie ma co przeciw temu być, sprzeciwiać się temu, po prostu tak jest, tak będzie i ten kierunek po prostu już jest nie do zatrzymania, nieodwracalny. Zapytacie zatem, po co jest potrzebny ekspert w branży ubezpieczeń, doradca finansowy, skoro większość z tych rzeczy jesteśmy w stanie załatwić w internecie poprzez różnego rodzaju kalkulatory, poprzez różnego rodzaju aplikacje w telefonie. Kochani, żadna aplikacja, żaden kalkulator, chociażby najlepszy, nie powie tego i nie wskaże pewnych rzeczy, które właśnie usłyszycie i odpowiecie od dobrej jakości eksperta w branży ubezpieczeń. Moi klienci, baza moich klientów jest połączona trzema płaszczyznami. Większość z moich klientów posiada partnera i dziecko. Większość z moich klientów posiada kredyt oraz trzeci element, czyli różnego rodzaju składniki majątkowe. Po prostu posiada swój samochód bądź swój dom. Kochani, dzisiaj można rzeczywiście odpalić kalkulator, policzyć ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie domu, mieszkania bądź samochodu. Można poprzez różnego rodzaju kalkulatory skalkulować sobie, jak by wyglądała rata kredytu hipotecznego czy kredytu leasingowego na samochód. Można zawnioskować, złożyć wniosek za pośrednictwem właśnie strefy online w internecie do banku. Zatem po co, znowu pytanie, podważam, po co działanie eksperta w branży ubezpieczeń, eksperta doradcy finansowego. Weźmy na tapetę temat ubezpieczenia na życie partnera w sytuacji, gdy też pojawia się dziecko nieletnie. Żaden kalkulator, żadna aplikacja nie powie Wam tego, w jaki sposób zrobić to z głową, zabezpieczyć krzyżowo współmałżonków, aby dziecko, które jest nieletnie, w sytuacji właśnie śmierci jednego z współmałżonków czy partnerów nie stało się kryzysem i sytuacją, która będzie powodowała wydłużenie czasu zarządzania swoim majątkiem czy dostępu pełnowartościowego, bo nie wiem, czy wszyscy mamy taką wiedzę, że osoba nieletnia, która wchodzi do majątku po śmierci jednego z rodziców, po prostu decyzja o tym, żeby zarządzać tym majątkiem, musi być także poprzedzona zgodą sądu rodzinnego. Tego nie dowiecie się z żadnej aplikacji, z żadnego kalkulatora. Sąd rodzinny ma na celu dbać o to, aby dziecko nie straciło, aby dziecku, jeżeli chodzi o zarządzanie tym majątkiem, nie stała się krzywda i aby nikt ją w tym nie oszukał. Dlatego tego nie dowiemy się z kalkulatora czy aplikacji, która nam policzy. Drugim tematem kredyt. Tu także większość z banków, wystawiając kredyt, proponuje różnego rodzaju ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia, które mają na celu ochronę tego kapitału. Natomiast wchodząc znowu w szczegóły, nie wiemy albo nie zdajemy sobie z tego sprawy, że większość z banków chroni czy proponuje ubezpieczenie na tylko pewną część, na przykład 25% kapitału, który zaciągnęliśmy w banku. To nie związuje sytuacji, o tym z kalkulatora się dowiemy, to dobry ekspert o tym podpowie. Natomiast, kochani, większość kredytów jest tak konstruowana w bankach, że one się co roku odnawiają. I teraz wyobraźmy sobie, że następuje sytuacja, że następuje poważne zachorowanie w tak zwanym oczywiście międzyczasie, czyli trwania tego kredytu, spłacania tego kredytu i mamy sytuację taką, że kredyt w nowym roku się odnawia, osoba nastąpiło poważne zachorowanie, składa roszczenie i towarzystwo odmawia, gdyż jednostka chorobowa nastąpiła, została zdiagnozowana i jest to udokumentowane przed okresem, kiedy zostało zawarte odnowienie ubezpieczenia.
O tym nie dowiecie się z kalkulatora, a to ma bardzo dużą rolę i znacząco to wpływa na bezpieczeństwo Twoje, moje, naszych rodzin. Kochani, kolejnym elementem, który bardzo kochamy ubezpieczać za pomocą aplikacji, za pomocą różnego rodzaju kalkulatorów, porównywarek, to są składniki majątkowe. I teraz sobie wyobraźmy, ubezpieczamy swój dom, ubezpieczamy także w środku ruchomości majątek, który posiadamy, który z biegiem lat zgromadziliśmy. Pomijam, że bardzo często taka nasza mentalność, odnawiamy coś, co trwało. Warto okiem zewnętrznym, którego kalkulator ani aplikacja nie posiada, spojrzeć na to, co się zmieniło, a ekspert w branży ubezpieczeń, który Was przy tej okazji odwiedzi, zwróci uwagę: Pani Janku, Pani Zosiu, widzę, że zostały zamontowane solary, pojawiły się nowe, ładniejsze ogrodzenie. Może warto o tym też pomyśleć, żeby zaktualizować swoją polisę na wypadek, gdyby miało tutaj dojść do szkody. Okej, dochodzi do szkody, dochodzi do kradzieży. No i teraz tak, bardzo często myślimy o ubezpieczeniu komputerów, na nich codziennie pracujemy, telewizor, sprzęt RTV, AGD. Ubezpieczamy to. Kalkulator, aplikacja nie podpowie, jaka jest różnica między wartością rzeczywistą, wartością odtworzeniową i następuje do kradzieży. Został ukradziony telewizor, który w aplikacji, którą sami sobie obliczaliśmy, zaznaczyliśmy jako wartość rzeczywista, no bo rzeczywiście on nas kosztował na przykład 10 tysięcy. Następuje kradzież, ale w międzyczasie od momentu, kiedy został kupiony, a do tej ciężkiej, trudnej sytuacji, jaką nastąpiła ta kradzież, minęło kilka lat, telewizor stracił na swojej wartości. On nie jest już dzisiaj wart 10 tysięcy, wart jest, załóżmy, 5. Towarzystwo na rozszerzeniu rzeczywistym wypłaci 5 tysięcy. Jeżeli mielibyśmy to w formie odtworzeniowej, to celem jest odtworzenie, żeby tej jakości telewizor znowu pojawił się w naszym mieszkaniu, w naszym domu. Nawet kradzież dzisiaj, kochani, to też ma znaczenie. Większość towarzystw kradzież uznaje takie zawłaszczenie mienia, które doszło w trybie rabunku, a na przykład jeżeli ja przez swoją nieuwagę nie zamknę dzisiaj balkonu w swoim mieszkaniu i to spowodowało, że złodziej wszedł i mi ukradł telewizor, jeżeli tam definicja kradzieży byłaby związana i połączona z rabunkiem, niestety ze swojej polisy nie otrzymałbym zwrotu za ukradziony sprzęt, za ukradzione rzeczy, które mi zostały po prostu zabrane. Są oczywiście towarzystwa, z tego w kalkulatorach się nie dowiecie, dlatego zapraszam i polecam mieć dobrego opiekuna, eksperta w branży finansowej, w branży ubezpieczeń. Pozdrawiam serdecznie, Mateusz Żukowski.